Kamil Pajnowski po derbach, no przegranych derbach z Resowią. Powiedz Kamil, jak to spotkanie z Twojej perspektywy z Murawy wyglądało? Ciężko powiedzieć, bo gdzieś tam tracimy bramkę, można powiedzieć troszeczkę niespodziewanie. Druga też praktycznie no, do szatni, można powiedzieć. Fajnie, że wyszliśmy na drugą połowę i jakby obudziliśmy się. Szkoda niewykorzystanych sytuacji przy wyniku 2-2. No i kolejny raz taka bramka, gdzie gdzieś tam byłem ostatnim zawodnikiem. Można powiedzieć, że gdyby nie to, to gdzieś tam byłby spalony. Więc taki niedosyt po tym, że mimo słabego początku weszliśmy ten mecz od drugiej połowy, można powiedzieć, od nowa i no, nie pociągnęliśmy tego dalej. Wspomniałeś właśnie o tym słabszym początku tej pierwszej połowie. Jak myślisz, z czego to wynikało, że tacy no nie swoi byliście? Myślę, że Resowia grała nisko, tak, mieli swoich zawodników, którzy gdzieś tam byli przygotowani na to, że po odbiorze dostaną jakąś dłuższą piłkę i może troszeczkę tak ze ścianą się taką zmierzyliśmy na wysokości 20 metra już przed bramką Resowi. I to, że troszeczkę odpuściliśmy miejsca, bo to widać przy początku właśnie drugiej połowy, że od razu całą drużyną, każda formacja była tam, gdzie powinna, no i dało to owoc dwóch bramek. Spodziewałeś się właśnie tego, że Resowia masę tych długich piłek będzie zagrywać? No, często musieliście się ty bądź Paweł Oleksy ścigać z napastnikami. No, tak gramy. To też wszystkie, myślę, drużyny też widzą, że jednak gramy wysoko, liczymy się z tym, że możemy dostać piłkę za plecy, więc spodziewaliśmy się też, że Resowia będzie robiła to samo. Długo czekałeś na ten powrót na boisko, doczekałeś się, dużo cierpienia, no i niestety no zabrakło tego happy endu. No zabrakło, natomiast cieszę, że nie wiem ile dokładnie dni, ale od 19 grudnia tamtego roku minęło no troszeczkę miesięcy i cieszę się, że zagrałem od pierwszej minuty do ostatniej, dokończyłem ten mecz i wszystko jest ok, tak naprawdę ze zdrowiem. Szkoda wyniku, ale na tym świat się też nie kończy i wiemy, że mamy też ważne mecze już za 8 dni. To były Twoje oczywiście pierwsze derby Rzeszowa. Jak atmosfera trybuny, jak z Twojej perspektywy to wyglądało? Bardzo fajnie. Lubię taki klimat, jak jest głośno. Nie mówię, że to mnie napędza albo działa w drugą stronę, ale jest to na pewno przyjemne.